Nastoletni chłopcy, powracający w okolicach Przygłowa i Włodzimierzowa w późnych godzinach wieczornych do domów, często opowiadali o jakimś tajemniczym mężczyźnie, który wbrew ich woli wiódł ich gdzieś do jakiegoś domku letniskowego i tam przetrzymywał. Mężczyzna ten był niepozorny, szczupły, jakby wystraszony, miał ciemne, gładko zaczesane na bok włosy i wąsa. Szedł wolno, jakby trafił tu po raz pierwszy. Rozglądał się. Jeśli dostrzegał chłopca w wieku 10-13 lat, zatrzymywał go. Pytał o kościół, który chciałby zwiedzić. Mówił głosem monotonnym, zagubionym. Chłopiec wskazywał kierunek. Mężczyzna kręcił jednak bezradnie głową i mówił, że nie trafi, bo przecież jest coraz ciemniej. Może mnie zaprowadzisz? Prosił. Chłopiec zgadzał się. Kiedy zaczynali zbliżać się do ciemniejącej sylwetki kościoła, mężczyzna wyciągał finkę i grożąc nią rozkazywał chłopcu iść ze sobą i zachowywać się spokojnie. Potem krępował ręce chłopca sznurkiem, na głowę wciągał worek, czasem plastrem zaklejał usta. Wystraszony nastolatek potykał się, pod stopami czuł nierówności terenu, potem słyszał trzask zamka przy furtce, następnie otwieranie drzwi. Kiedy wreszcie mężczyzna zdejmował chłopcu worek z głowy, ten stwierdzał, że jest w jakimś domku. Widział tapczan, kraty w oknach, trochę sprzętów. Nieznajomy palił papierosa za papierosem. Zachowywał się nerwowo. Rozkazywał ofierze zrzucić ubranie i położyć się na tapczanie. Sam także się rozdziewał i kładł obok. Czasami ręką gładził młodzieńca po szyi, ramionach, piersiach i brzuchu. Mógł to robić godzinami. Potem nagle wstawał, kazał się ubierać. Krępował chłopcu ręce i wcisnąwszy worek na głowę wyprowadzał go, aby chłopiec nie mógł zapamiętać, gdzie był. Okrążał z nim pobliskie tereny, kluczył, często prowadził nad brzeg ciąży, tam zostawiał skrępowanego z workiem na głowie. Zanim chłopiec się wyswobodził, miało sporo czasu. W domu nie zawsze dawano wiarę opowieściom o tajemniczym nieznajomym. Tak opisywał te wydarzenia z przełomu 86 i 87 roku Eugeniusz Iwanicki w swojej książce Proces Szatana. O tych wydarzeniach opowiadaliśmy sobie także w zeszłym odcinku. Dla zainteresowanych podepnę tutaj link. Tym mężczyzną był Mariusz Trynkiewicz. To udało się ustalić. Trudniej było jednak oszacować liczbę chłopców, których w tym domu przetrzymywał. Rozpoznało go 3, natomiast sam Trynkiewicz wypierał te wydarzenia, jakby nigdy nie miały miejsca. Możliwe jest zatem, że chłopców było więcej, lecz tak bardzo wstydzili się tego, co zaszło u Mariusza, że nikomu o tym nie powiedzieli, albo przez zawiązane oczy nie potrafili zidentyfikować miejsca, w którym byli przetrzymywani. Zaś sam Mariusz, nawet gdyby chciał, nie potrafiłby przyznać się do prawdziwej liczby chłopców, których przetrzymywał w domku letniskowym rodziców. Po pierwsze dlatego, że te wszystkie przypadki zlewały mu się i mieszały. Chłopcy nie byli dla niego istotami ludzkimi, jedynie przedmiotami, które miały dać mu poczucie spełnienia, z którymi chciał przebywać, aby czuć się spokojnie. Profesor Lech Starowicz, który badał w tamtych czasach Trynkiewicza, opisuje to podejście następująco. Ci sprawcy nie w tych kategoriach to rozpatrują. Bo dla niego człowiek, któremu zabierają życie, jest jego obiektem erotycznym. To jest obiekt, to jest rzecz, to jest przedmiot. Jeżeli zabiera komuś życie, to on nie ma w tej świadomości. On się tym nie przejmuje, że to jest osoba, która ma rodziców, męża, żony, dzieci, gdzieś pracuje, może być lubiana, ma swoje marzenia. To jest rzecz. To jest ciało, które jest atrakcyjne. Coś z tym ciałem będzie robił, co go podnieca. Bo nie ma żadnej racji osobowej. To jest całkowite uprzedmiotowienie. Dlatego tu się nie myśli wtedy o normach życia społecznego. No wiadomo, że jest to karalne, dlatego to trzeba ukryć. Powtórę zaś Mariusz zastosował mechanizm wyparcia. Wmawiał sobie, że te sytuacje nigdy nie miały miejsca i wmawiał to sobie tak skutecznie, że naprawdę zaczął w to wierzyć. Szerzej opowiemy sobie o tym dzisiaj, jak odcinał się od swoich czynów, jak dziecko, które zamyka oczy dłonią i woła
nie ma mnie. A jednak, choć wypierając rzeczywistość, sumienie miał czyste, to za wspomniane uprowadzenia i smyranie chłopców Mariusz Trynkiewicz, 25-letni podchorąży szeregowy, usłyszał 4 marca 1988 roku wyrok bezwzględnego więzienia na okres 1,5 roku i zakaz wykonywania zawodu nauczyciela przez 2 lata. To go wielce przygnębiło, zwłaszcza ten zakaz nauczania młodzieży. Więzienie czy siedzenie w koszarach było mu obojętne, w zasadzie to samo, ale brak młodych chłopców, z którymi mógłby przebywać, był dla niego najsurowszą karą. Przypomnę Państwu tylko jego wypowiedź w tym temacie. Ja się bardzo rozładowywałem właśnie podczas pracy, podczas gdy pracowałem w szkole, gdy uczyłem, byłem nauczycielem. Było to bardzo mnie, nie powiem, uspokajało, bo ja nie szedłem, nie mogę powiedzieć, że szedłem do szkoły zdenerwowany, zemocjonowany i tak dalej. Ale po prostu wiem, jak to wpływało. Wpływało na mnie praca w szkole, że to działało na mnie naprawdę jakoś kojąco, jakoś łagodząco, jakbym po prostu tam przejmował jakąś, no nie wiem, energię od tych dzieci, chociaż przecież no nie potrafię jakoś inaczej powiedzieć. Ciekawe, jak dzisiejsze sądy podeszłyby do tej sprawy. Sąd garnizonowy w Łodzi z 1988 roku nie widział w postaci Trynkiewicza osoby, której można by się obawiać. Niecały miesiąc po odbywaniu tej kary, 1 kwietnia 1988 roku, a nie był to żart prymaaprilisowy, na wniosek adwokata sąd udzielił Mariuszowi przerwę w karze na okres 4 miesięcy. Tym samym już 2 kwietnia Mariusz był wolny, przynajmniej fizycznie, i zadowolony jechał do domu. Do więzienia miał wrócić 2 sierpnia 1988. Z punktu widzenia formalnego wszystko się zgadzało. Sąd wziął pod uwagę fakt, że Mariusz przebywał do tej pory w areszcie już 9 miesięcy i nie było z nim kłopotów. Zachowywał się poprawnie, a ponadto pracował w magazynie więziennym. Pytanie z innej beczki brzmi: jak inaczej niż poprawnie ma się zachować skazany za czyny lubieżne wobec młodych chłopców? Przecież tacy jak on nie są raczej gry psującymi git ludźmi i w środowisku więziennym chowają się po kątach i modlą o to, aby po prostu kiedykolwiek stamtąd wyjść. Posłuchajcie Państwo fragment filmu dokumentalnego Nie sąd cię skaże. Kodeks karny oparty jest na 10 przykazaniach. Tylko że przy którymś przykazaniu nie zabije, powinno być w nawiasie oprócz pedofilii. Nie? A nie go tylko tu przywiozą! Jakby go tu przywieźli, dajcie słowo, że pieszy bym go zadusił. Przywieźliby go do mnie pod celem, to długo by ze mną pod celem nie wytrzymał. Co nie? 2 dni udaje, nie? Że po prostu wzięliśmy go do łazienki, rozumiesz? I żeśmy go wieszali na pasku od szlafroka. Dobrze, pięknie. Ze strachu trą dupami po ziemi w celi, bo wie, że zostanie skazany zboczeniec nie przez sąd, ale przez typową rękę, jak to się mówi, człowieka charakternego. Jakoś przez pomyłkę wyszedł z nami razem do łaźni. No to już nie muszę tutaj mówić chyba, co z nim było. On został przez takich niewyżytych ludzi wyseksowany tak dokładnie, że z niego to już tam... Że przez takiego skurwa zboczyca, zwrotnica, zobacz, psuje sytuację, cały obraz, no nawet tych wszystkich chłopaków, co przybywamy tutaj. Bo ludzie na wolności mogą pomyśleć, że my jesteśmy skazani i możemy wszyscy to samo zrobić. Tak, no, o to chodzi. No. I biorą nas pod jedną miarkę. Tego wrednego skurwysyna, no skąd bym go z chęcią... Czy to dlatego sąd patrzył na Mariusza bardziej pobłażliwie? Czy po prostu sędzia był formalistą i patrzył na niego tylko przez pryzmat przepisów, nie zastanawiając się, jakie zagrożenie może nieść? Jakiekolwiek były tego przyczyny, zwolnienie go z zakładu karnego, jak wszyscy wiemy, okazało się katastrofalne w skutkach. Jednym z argumentów za zwolnieniem Trynkiewicza była choroba jego matki. Jej stan zdrowia lekarze mieli określić jako krytyczny. Chorowała, zdaje się, na serce. Czy faktycznie jej stan krytyczny? Ciężko oczywiście powiedzieć.
choć mama Mariusza żyje po dziś dzień. Sam Trynkiewicz podczas przerwy w odbywaniu kary miał leczyć się neurologiczno-psychiatrycznie i regularnie konsultować się z psychiatrami. Nie wiem jednak, czy do tego warunku dotrzymał. Co zaś wiemy, z aresztu śledczego w Łodzi przy ulicy Smutnej Mariusz pojechał do Piotrkowa Trybunalskiego do swoich rodziców. Tam zabawił jednak zaledwie kilka dni. Jego rodzice wraz z babcią postanowili zrobić mieszkaniową roszadę i przeprowadzić Mariusza do babcinego mieszkania, a Starowinkę przyjąć u siebie. Znowu rodzi się tu więcej pytań niż odpowiedzi. Czy był to pomysł Mariusza? Czy chciał się uniezależnić od rodziców? Czy też rodzice woleli mieć go z dala od siebie ze względu na czyny, których się dopuścił? Nie wiadomo też, czy Mariusz przyjął to z ulgą, czy też z rozczarowaniem, czy nie poczuł się odsunięty od rodziców. Ja go tu widziałam, jak był mały i nie widziałam go, proszę panią, długo, długo, długo. Aż później, jak go tu zaczęli wprowadzać. Ojciec z nim wnosili biurko, widziałam, widzę, że się wprowadza Mariusz, owszem. Jak tutaj to reperował, co tam jest takie, widziałam, jak tutaj zmieniał przy zamku, widziałam to, ale nic więcej. On przyszedł tak nagle, po babce objął to mieszkanie. Z początku ludzie myśleli, że to jakiś no, młodzieniec, co może chce się żenić czy coś. Remontuje sobie mieszkanie, bo były sztuki, huki, pukania tamte. Jak się w końcu okazało, to te zasoby tam przerabiał, dorabiał. W środę, jak go w czwartek aresztowano, to w środę wychodziłam ze śmieciami. On drzwi zamykał, kłaniał się tam. I poza tym nic więcej. Mariusz nie potrafił odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie podjął żadnej pracy, uważając, że do niczego innego jak nauczanie młodzieży się nie nadaje. I odstawienie od młodych chłopców bolało go najbardziej. Całymi dniami snuł się jak cień. Zajmował się rybkami w akwarium i chodził po okolicy. Jak tylko zrobiło się nieco cieplej, rozpoczął wycieczki na motorze. Najczęściej jeździł nad jezioro Bugaj i do Włodzimierzowa, gdzie jego rodzice mieli domek letniskowy, w którym doszło do przestępstw, o których już wspominaliśmy. Nad jeziorem parkował swoją Jawę 350 i obserwował kąpiących się chłopców. Potrafił tak siedzieć godzinami i tylko on sam wie, o czym wtedy myślał, jakie marzenia przychodziły mu do głowy i co z nimi robił wieczorem, kiedy kładł się do łóżka. Przez ten czas jednak nie zbliżył się do żadnego z chłopców, nie zaproponował spaceru ani podwózki. Cierpiał swoje katusze, ale nie chciał już nigdy popełnić żadnej zbrodni, zwłaszcza, że bał się powrotu do więzienia. Aż do 4 lipca 1988 roku. Niecały miesiąc przed końcem przerwy w odbywaniu kary, kiedy ujrzał ślicznego 13-letniego Wojtka Pryczka, nie potrafił się powstrzymać, aby nie zaprosić go do siebie, do domu. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Na wschodniej krawędzi Piotrkowa Trybunalskiego na osiedlu Wierzeje znajduje się jezioro Bugaj, które od dekad w okresie wakacyjnym nawiedzane jest przez rzesze piotrkowian i mieszkańców pobliskich miejscowości. Na zachód od jeziora, za niewielką łąką, znajduje się stadion Polonii, piotrkowskiego klubu piłkarskiego, a kawałek dalej rodzinne ogródki działkowe. W poniedziałek 4 lipca 1988 roku 13-letni Wojtek Pryczek był z mamą na działce. W pewnym momencie stwierdził, że pójdzie nad Bugaj się wykąpać. Nie był to pierwszy raz, kiedy samemu szedł tam popływać. Zwłaszcza, że zawsze było tam wielu znajomych, kolegów ze szkoły czy z ulicy, a z działki nad jezioro jest nieco ponad kilometr, a na skróty nawet mniej. Wiele lat później pani Zofia, mama Wojtka, tak wspominała ten dzień. Cały czas mam tę chwilę przed oczyma. Wojtuś powiedział, mamo, idę się wykąpać. I poleciał. Pamiętam, jak wybiega w koszulce na ramionczkach, przepasany bluzeczką, w ulubionych spodenkach, takich ciemnych, w jakich chodził na WF.
I tego trampki pamiętam. Nawet latem nie chciał zakładać sandałów, tylko ubierał wiązane buty. Wojtek był ładnym chłopcem o zawiadiackim spojrzeniu. W jego oczach widać pewną zadziorność, ale także bystrość. Mama jego wspomina, że chłopiec był przy tym niestety ufny. Wierzył ludziom i był łagodny w obyciu. To go zgubiło, mówiła matka po latach. Ten potwór go omotał. Wojtek, wybiegając za ogrodzenie działki, obiecał mamie, że wróci do domu punktualnie na kolację. Kiedy jednak jego mama wróciła do domu, syna nie było. Wtedy jednak jeszcze nie poczuła niepokoju. Wojtek potrafił pływać w jeziorze do zmierzchu i wracał do domu, kiedy było już dość ciemno. Pani Zofia zatem wprawdzie nie przepadała i dawała mu reprymendy, ale w końcu to jednak nastolatek, a tych tak ciężko utemperować. Ale kiedy za oknem zrobiło się już naprawdę ciemno, mama Wojtka poczuła to niemiłe, śliskie uczucie w żołądku, że coś może być nie w porządku. Było już prawie 22, słońce zaszło za blokami i niebo przybrało ciemnogranatowy kolor. Pani Zofia podchodziła co kilka minut do okna i wyglądała, czy nie widzi gdzieś sylwetki swojego syna. W pewnym momencie usiadła przy oknie w ciemnej kuchni. Jej powieki robiły się coraz cięższe, aż nagle opadły, a kobieta ocknęła się dopiero nad ranem. Natychmiast pobiegła do pokoju Wojtka, ale tam go nie było. Nie wrócił przez całą noc. Teraz poczuła gorącą falę paniki i bólu w brzuchu, jakby ktoś ścisnął i wykręcił jej jelita. Wzuła szybko buty i pognała na najbliższy posterunek milicji, aby zgłosić zaginięcie syna. Zgłoszenie przyjęto, ale pani Zofia widziała wyraźnie, że zrobiono to tylko dla świętego spokoju. Milicja w czasach PRL, ale zresztą także współczesna policja z niskim priorytetem podchodzi do spraw zaginięć nastolatków. Często są one wynikiem nastoletnich wybryków, często zgłaszają się przewrażliwione matki i summa summarum okazuje się, że małolat zapił gdzieś u kolegi czy zaległ z jakąś koleżanką i zanim policja rozpocznie poszukiwania gagatek, jest już w domu. Wprawdzie matka Wojtka zapewniała towarzyszy milicjantów, że to się synowi nigdy jeszcze nie zdarzyło i że jest osobą może młodą, ale odpowiedzialną. Ale jednak sceptycznie podchodzono do pomysłu, że mogło mu się coś stanąć. I rzeczywiście, wydawać by się mogło, że funkcjonariusze mieli rację, gdyż zanim poszukiwania rozpoczęły się na dobre, mama Wojtka dostała kartkę pocztową napisaną własnoręcznie przez syna. Kochana mamusiu, pisał Wojtek, jestem w bezpiecznym miejscu zagłoszenia i zarabiam trochę pieniędzy i niedługo wrócę. Wojtek. Na drugiej stronie widok Piotrkowa Trybunalskiego. Niby charakter pisma Wojtka. Jego matka widziała przecież to pismo setki razy, kiedy sprawdzała jego zeszyty i nie miała co do tego wątpliwości. Ale przecież to nie jego stylistyka, nie jego słownictwo. Jestem w bezpiecznym miejscu, co w ogóle znaczy? Wojtek nigdy by tak nie napisał. Zarabiam trochę pieniędzy, to jeszcze lepsze. Raz, że nigdy o tym nie myślał, a dwa, napisałby co robi, a nie zarabiam. Pani Zofia była przekonana, że ktoś trzeci musi za tym stać. Ktoś go do tego zmusił, ktoś mu tę wiadomość podyktował. Pobiegła więc zaraz wraz z widokówką i swoimi przeczuciami na milicję. Ale tam, kiedy dostrzegli liścik, uznali, że wszystko w porządku. Skoro napisał, to znaczy, że żyje. Napisał, że czuje się bezpiecznie i niedługo wróci, więc jakie są tu niby podstawy, żeby mu nie wierzyć? Milicja zawiesiła więc poszukiwania i odesłała matkę Wojtka z kwitkiem. Minął jednak dzień lub dwa i pani Pryczek otrzymała kolejny list. Adres na kopercie napisany był niewątpliwie ręką Wojtka. Jednak w środku, zamiast normalnego listu, kobieta znalazła kosmyk włosów syna i anonim, napisany jak w amerykańskich filmach, za pomocą wyciętych z gazety literek. Z chaotycznych fragmentów gazet da się wczytać coś następującego. Syn zdecydował się należeć do naszej sekty. Szczęśnie wróci do PIO, a domu w sierpniu nie zawiadamiać MO WSW. Zlożyć 50 tysięcy złotych, 10.20 rano, 17 do 12 lipca 1988 roku pod kamieniem z w szarej kopiercie. Czekać spokojnie do 15 sierpnia. Jeżeli MO zawiadomione, odwołać.
Grzybek za mostkiem obok strzelnicy Wierzej w Piotrkowie. Pod tym tekstem widniał jeszcze jakiś podpis i odwrócony krzyż. Pani Zofia pracowała w szpitalu i zarabiała w tamtych czasach 8000 zł. W zasadzie wszystko wydawała na życie. Była samotną matką z dwoma nastoletnimi synami. Uzbieranie tych 50 000 było dla niej niemożliwe. Zaraz po otrzymaniu anonimu z żądaniem okupu, pani Zofia udała się znowu na milicję. Śledczy natychmiast uznali, że zrobi się zasadzkę. Zamiast pieniędzy włoży się do szarej koperty pocięte gazety. Ktoś zaniesie je na wyznaczone miejsce, a tereny wokół zostaną obstawione przez milicjantów w cywilu. I kiedy tylko szantażysta przyjdzie po pieniądze, zostanie schwytany. Plan prosty i doskonały, choć posiadający jedną niewielką, lecz znaczącą wadę. Nie brał pod uwagę, co zrobić, jeśli kidnapper się po pieniądze nie zgłosi. Bo tak właśnie się stało. Ani 12 lipca, ani też później nie pojawił się nikt po okup. Przestały też przechodzić listy do mamy Wojtka. Kilka dni później pani Zofia znowu zjawiła się na działce, aby uporządkować grządki, wypilić chwasty. I wtedy ujrzała jakiegoś niepozornego mężczyznę na motorze. Zdziwiło mnie, że nie jedzie od frontu, drogą, tylko polami, po rżysku między Wolborską i Jerozolimską, opowiadała pani Zofia po latach. Kiedy go aresztowali, zobaczyłam go pierwszy raz, od razu go rozpoznałam. To był zabójca mojego Wojtka. Lipca 1988 roku był dniem ciepłym i słonecznym. Nad Bugajem było mnóstwo ludzi, zwłaszcza młodzieży, jako że to był poniedziałek i dorośli byli w pracy. Przed 14 plaże jeziora zaczynały się jednak przerzedzać. Większość kolegów i koleżanek Wojtka miała wrócić o tej porze do domu na obiad. Wojtek nie był tym ukontentowany, ale postanowił nie wracać do pustego domu, tylko poczekać, aż koledzy wrócą. Usiadł na brzegu i obserwując jakieś dzieciaki, które pluskały się z rodzicami, grzebał patykiem w piasku. Nie chciało mu się samemu pływać, nie było przy tym frajdy. Na szczęście nigdy nie trwało długo, zanim wszyscy wracali na odwodę. Około 3:00 nad jeziorem znowu rozbrzmiewały głośne śmiechy nastolatków i piski dziewcząt. Normalnie Wojtek też by wrócił na obiad do domu, ale tego dnia jego mama była na działce. Mógłby teraz do niej wrócić, ale pewnie zagoniłaby go do pracy, kazałaby mu pielić czy grabić, a nie po to przecież były wakacje. Bez sensu też byłoby wracać do pustego mieszkania, mógłby wprawdzie obejrzeć sobie wakacje z duchami, ale dzisiaj jakoś nie miał na to ochoty. Porobiłby coś fajnego, tylko co? I wtedy przysiadł się do niego jakiś chudy typ z wąsem. Wyglądał jak sportowiec, miał na sobie przykrótkie spodenki, żółtą koszulkę na ramionczkach, a na nogach sandały i białe skarpety frotki, które sięgały do połowy łydki. Cześć, jestem Mariusz, powiedział mężczyzna i podał Wojtkowi dłoń. Była jakaś taka wiotka i spocona. Wojtek odniósł wrażenie, jakby wziął do ręki żywą płotkę. Wojtek, odparł. Wakacje, co? Zapytał Mariusz i wziął głęboki oddech, patrząc w stronę jeziora. Ja też mam wakacje. Pan? Zapytał zdziwiony Wojtek. Tak, roześmiał się Mariusz, jestem nauczycielem. Wojtek wtedy też się zaśmiał. Uczy w 11, dostał Mariusz po chwili. A ty do której szkoły chodzisz? Do 5, przyznał Wojtek i po chwili zapytał Mariusza, czego on uczy. Głównie WF-u, odparł Mariusz dumnie, ale też przysposobienia obronnego. Strzelałeś kiedyś z KBKS-u? Nigdy, powiedział Wojtek, a oczy mu się zaświeciły. Dla Mariusza było już jasne, że złapał młodego w swoje sidła. Szkoda, powiedział Mariusz z nutką smutku w głosie. Teraz w wakacje dzieciaki się porozjeżdżały na kolonie i brakuje nam ludzi do sekcji strzeleckiej. Ja mogę, prawie krzyknął Wojtek. Ja przez całe wakacje w domu siedzę. No ale mówiłeś przecież, że nie umiesz strzelać, więc czy ja wiem? Ja się nauczę, ja się szybko uczę, zobaczy pan. Mariusz udawał przez chwilę, że to rozważa. Podrapał się po brodzie, pogładził wąsa, wreszcie westnął. Możemy cię spróbować, powiedział. Mam wiatrówkę w domu. Postrzelasz i zobaczymy, czy masz do tego dryk. Jeśli tak, to obiecuję, że wezmę cię do sekcji. Wojtek był w niebo wzięty i aż podskoczył. A kiedy możemy spróbować? Zapytał podekscytowany. Jeśli nie masz nic
lepszego do roboty, to możemy pójść teraz, powiedział Mariusz od niechcenia. Wojtek oczywiście, że chciał. Wziął szybko buty, na nagie stopy, ręcznik zarzucił na ramię i ruszył dziarsko za Mariuszem. Przeszli łąkami, minęli stadion Polonii, przecięli teren ogródków wydziałkowych, gdzie znajdowała się w tym momencie jego matka. Wreszcie znaleźli się na osiedlu, a Mariusz wskazał blok, w którym mieszkał. Wyszli na piętro i tam Mariusz dał Wojtkowi wiatrówkę. Chłopak był zachwycony. Na wersalce postawili tarczę i weszli na przedpokój, żeby zachować jakąś rozsądną odległość. Mariusz pokazał Wojtkowi, jak się wiatrówkę ładuje, złamał ją w pół, potem wyprostował i pokazał, jak celować. Mariusz robił wrażenie równego gościa i Wojtek zaczął się przed nim otwierać. Podczas strzelania gadali sobie jak równy z równym. Wojtek opowiedział mu, że rodzice są rozwiedzeni i wraz z bratem mieszkają z matką. Z ojcem rzadko się widuje, ale to równy gość. Zaś matka, choć kochana, jest strasznie nadopiekuńcza i wciąż traktuje go jak dzieciaka. Nigdy nie pozwoliłaby mu wziąć do ręki wiatrówki. Każe mu wracać przed zmierzchem do domu, sprawdza mu lekcje, nie daje kieszonkowego. W dobrym towarzystwie czas tak szybko mijał, że zanim Wojtek się obejrzał, był już wieczór i słońce zaczęło zachodzić za blokami. Motyla noga, muszę wracać do domu, powiedział. Mama będzie się niepokoić. Mariusz jednak był co do tego sceptyczny. Skoro mama jest taka nadopiekuńcza, dobrze by jej zrobiło, gdyby uświadomiła sobie, że jej syn jest już dorosłym mężczyzną. Wiem, co mówię, powiedział Mariusz, bo moja mama jest taka sama. Ja mam już 27 lat, ona wciąż mnie traktuje jak dziecko. Więc pewnego dnia wziąłem i się wyprowadziłem. Wtedy zrozumiała, że jestem dorosły. No ale gdzie ja się wyprowadzę? Zapytał retorycznie Wojtek. Jednak Mariusz miał już na to gotową odpowiedź. Możesz zostać u mnie, powiedział obojętnie. Mam dwa pokoje, pomieścimy się. Ale twojej mamie musielibyśmy napisać, że gdzieś wyjechałeś i że zarabiasz na siebie. Wtedy zrozumie, że jesteś dorosły. Wojtek nie był jednak co do tego przekonany. To chyba trochę głupie, nie? Zresztą mama będzie się martwić. Napiszesz jej, że jesteś w bezpiecznym miejscu, to nie będzie się martwić. I wreszcie będzie miała dowód na to, że jesteś już mężczyzną, a nie dzieckiem. Wojtek chyba zaczął się przekonywać, że Mariusz ma rację, a jego argumenty są sensowne. Dam ci zresztą pieniądze, dodał Mariusz po chwili. Jak twoja mama je zobaczy i pomyśli, że naprawdę sam je zarobiłeś, przestanie się ciebie czepiać i naprawdę będzie traktowała jak mężczyznę. Wojtek przystał wreszcie na propozycję Mariusza, choć w głębi serca czuł, że coś jest nie tak. Nie chciał jednak przed swoim dorosłym kolegą pokazywać, że jest wystraszonym chłopcem. Przyjął więc ten pomysł za rozsądny i pokazał tym samym, że sam decyduje o sobie. Mariusz podał mu widokówkę, na której było kilka zabytków i miejsc popularnych w Piotrkowie. Był tam m.in. nieistniejący już dzisiaj hotel Piotrkowia oraz również zamierzchła restauracja Europa, której budynek jest dzisiaj ruiną. Wojtek zaś napisał na kartce tekst, który już znamy. Kochana mamusiu, jestem w bezpiecznym, z błędem ortograficznym, miejscu zgłoszenia i zarabiam trochę pieniędzy i niedługo wrócę, Wojtek. Potem wypisał też adres na kopercie. Mariusz w międzyczasie zrobił kolację, zaparzył herbatę i panowie, bo przecież Wojtek był już mężczyzną, usiedli przed telewizorem. W pewnym jednak momencie, było już późno, Mariusz powiedział, że czas spać i Wojtek powinien się rozebrać do snu. Ale ja nie mam piżamy, powiedział. Nie szkodzi, odparł obojętnym tonem Mariusz. Możesz spać nago. Nigdy w życiu, oburzył się Wojtek. Mariusz uśmiechnął się łagodnie, jak nauczyciel, który nie chce pokazać uczniowi, że jego zachowanie zaczyna go denerwować, i powtórzył nadal spokojnie, ale bardziej zdecydowanie, że chce, aby Wojtek się rozebrał. Nie! Krzyknął Wojtek i wstał z kanapy. Wtedy Mariusz chwycił go za nadgarstek i pociągnął do siebie. Rozbierz się, chcę na ciebie popatrzeć, powiedział. Jego ton wciąż był miły, ale już zniecierpliwiony, a zęby miał zaciśnięte. Wtedy Wojtek, który zrozumiał, że Mariusz nie jest miłym panem, zaczął się wyrywać i krzyczeć. Odwal się, stary ped... Puść mnie z bocze... W Mariusza wstąpiła wtedy nagle i bez ostrzeżenia furia, który nie umiał opanować.
pociągnął chłopca mocniej do siebie, a kiedy ten zaczął głośniej krzyczeć, chwycił w panice gąbkę, która leżała nieopodal i całą siłą wcisnął mu ją do gardła, a potem w tym szale, który go opanował, zacisnął swoje ręce wokół jego szyi. Zobacz, do czego mnie zmuszasz! Krzyczał zrozpaczony i rzeczywiście w jego oczach pojawiły się łzy. Po co ci to było? Nie mogłeś się po prostu rozebrać, nic bym ci przecież nie zrobił. Pierwszy raz Mariusz wpadł w taki gniew, którego nie potrafił poskromić. Przecież do tej pory chłopcy sprawiali mu przyjemność. Te chęci po prostu przebywania z młodzieżą, z dziećmi, to były emocje bardzo, bardzo bliskie. To były emocje tak właśnie silne, jak do tych podstawowych emocji bym zaliczył, tak? Na pewno nie chodziło tu o przebywanie z młodzieżą w tym sensie, że dążyłbym do zła podczas tego przebywania. Absolutnie nie o takie chodzi. Ale ta impertynencja Wojtka wywołała w nim nieokiełznany gniew. Jak można było wobec niego być tak nieczułym i w tak brzydki sposób się do niego odezwać? Umysł Mariusza został zaćmiony nieposkromioną złością, którą za wszelką cenę chciał z siebie wyrzucić. Skierował ją więc całą swoje wiotkie dłonie, które na szyi chłopca stały się żelaznymi i modłami. Przesłuchanie Mariusza Trynkiewicza, wrzesień 1988 rok. Jak to było z tą kartką pocztową do jego matki? W czasie pobytu Wojtka w moim domu powiedział mi, że wakacje będzie spędzał w domu w mieście. Spodobało mu się u mnie, więc powiedziałem, żeby napisał do matki, że prędko nie wróci. Napisał widokówkę do domu, do matki, którą ja wysłałem następnego dnia z poczty na wyzwolenia. Napisał także adres w zeszycie, który to adres później wyciąłem i nakleiłem na kopertę z listem anonimem. Co było dalej? Poprosiłem, żeby się rozebrał, do naga. W jakim celu? Patrzenie na nagich chłopców było formą rozładowania emocji, które we mnie narastały. Rozebrał się? Tak. Czy podejrzany dokonał wówczas jakichś czynów lubieżnych? Nie. Co było potem? Po kolacji Wojtek oglądał w telewizji poniedziałkowy teatr, a ja poczułem narastające we mnie zdenerwowanie i niepokój. To było bardzo silne, tak silne, że nie potrafiłem tego opanować. W pewnym momencie chwyciłem go za szyję i zacisnąłem na niej swoje dłonie. Nie wiem, jak długo to trwało. Potem wepchnąłem mu do ust gąbkę i nożyczkami odciąłem kosmyk włosów. Eksperci stwierdzili, że gąbka została włożona do ust pryczka za jego życia. Dziś nie potrafię wyjaśnić. Może tak było, że wcisnąłem mu gąbkę do ust, żeby nie krzyczał, a może już po uduszeniu wytarłem ją ślinę z otwartych ust, a potem włożyłem ją do środka. Naprawdę nie pamiętam. Proszę powiedzieć, co było dalej już po uduszeniu chłopca. Kiedy chłopiec przestał wierzgać i się bronić, Mariusz zwolnił uścisk. Wciąż złorzeczył chłopcu, że to jego wina. Płakał i cały dygotał. Czuł, jak łzy niekontrolowanie spływają po jego policzkach i nagle poczuł się pusty i wyczerpany. Złość zaczęła z niego schodzić, a poza nią nie było w nim już niczego. Dlaczego nie chciałeś mnie posłuchać? Mówił do chłopca cicho, prawie pieszczotliwie. Dlaczego mnie nie posłuchałeś? Potem usiadł obok niego na podłodze, schował głowę w dłoniach i szlochał. Kiedy pani Zofia, matka Wojtka, pierwszy raz poczuła niepokój, Mariusz ocierał już swoje łzy z twarzy. Mimo rozpaczy, że Wojtek go opuścił, był na tyle racjonalny, że zdecydował się pozbyć niewygodnych dowodów, przez które milicja mogłaby się do niego przyczepić. Miał przecież przerwę w odbywaniu kary i za miesiąc miał znowu wrócić za kratki. Nie byłoby dobrze, gdyby milicja trafiła na pozbawionego ducha Wojtka u niego w mieszkaniu. Pociągnął więc po raz ostatni nosem, wytarł łzy i smarki rękawem i wziął się do roboty. Najpierw chciał nagiego Wojtka podrzucić pod kościołem, z jakąś kartką, że to dzieło satanistów, ale po przemyśleniu jednak tego zrezygnował. Przyniósł więc z sypialni zielony koc w kratę, owinął nim Wojtka, następnie obwiązał go sznurem. Ten pakunek wcisnął potem do kartonowego pudła. Była noc. Ciemno, choć oko wykol. Rzadkie osiedlowe latarnie rzucały jedynie słabe poświaty i kiedy Mariusz szedł po motocykl, nikt go nie widział.
przyprowadził go pod klatkę schodową, nie włączając silnika, aby nie narobić hałasu, i zdjął z niego siedzenie, które zaniósł do mieszkania. Na jego miejscu zainstalował wspomniane pudło i przymocował je pasami. Motor najpierw przez kilkaset metrów prowadził, żeby przypadkiem nie obudzić sąsiadów. Wreszcie, kiedy dopchał go do ulicy Garbarskiej, zapuścił silnik i pojechał ulicą 22 Lipca, potem Wojska Polskiego, Wolborską, wreszcie Wieżejską, potem mostem nieopodal Strzelnicy i przez osiedle Wieżeje dalej prosto w las. W lesie zjechał z dróżki, aby dostać się w zarośla, choć niedaleko, może z 50 metrów. Znalazł tu taki dołek i uznał, że to idealne miejsce na ostatni spoczynek dla Wojtka. Nazajutrz obudził się wyspany i szczęśliwy. Wydarzenia poprzedniego dnia uznał za przykry sen, koszmar, z którego na szczęście się wybudził. Jeszcze trzeba było tylko zatrzeć ślady tego niezaistniałego wydarzenia i zmylić trop. Wysłał więc kartkę pocztową ze skreślonymi przez Wojtka zdaniami z jednej z bardziej oddalonych skrzynek pocztowych. Po trzech dniach, aby dalej ciągnąć ten scenariusz, z głosu robotniczego wyciął słowa i zdania, aby sfabrykować anonim od satanistów do matki Wojtka z żądaniem okupu. Września 1988 roku. Wizja lokalna. Za mostem przerzuconym nad rzeczką Wieżejka, przez który przechodzi droga łącząca Piotrków z miejscowością Koło, nad brzegiem zalewu stoi samotnie Stanisław Kaczmarek. Był on najbardziej zagorzałym tropicielem sekty satanistów, którzy mieli być odpowiedzialni nie tylko za porwanie i zamordowanie Wojtka, ale także trzech kolejnych chłopców. Panie redaktorze, mówi Stanisław Kaczmarek do dziennikarza, który do niego podszedł, ja mu nie wierzę. On kłamie, chce, aby uznano go za wariata. Pomyśl pan, czy jest możliwe, żeby sam jeden zabił trzech chłopców? Nie bronili się, nie krzyczeli, nie wzywali pomocy? Uważa pan, że nie działał sam? Zapytuje dziennikarz. Nie działał sam, odpowiada pan Stanisław przekonaniem. Kiedy ten Edward znalazł chłopców, byli ułożeni na krzyż, a kiedy zjawił się tam po raz drugi, już z milicjantami, tworzyli trójkąt. Czy to niczego nie oznacza? Pan Edward, o którym później, nigdy jednak nie twierdził, że ciała ułożone były w krzyż. Od samego początku mówił, że tworzyły trójkąt. Jednak, co ciekawe, zupełnie inaczej zapamiętał to inspektor Matuszczyk, o którym wspominaliśmy już w poprzednim odcinku. Byliśmy na miejscu, no, wyglądało to makabrycznie, bo zwłoki zostały ułożone praktycznie jedno na drugim i obłożone drzewem, które tam stało pocięte w kawałki, i te zwłoki zostały podpalone. W tak skrajnych sytuacjach trzeba wziąć jednak pod uwagę, że pamięć płata w figle, a tworzone w głowie tezy stają się budulcem dla faktów. Dziennikarz, będący również sceptyczny w kwestii satanistów, powiedział do pana Stanisława, że wprawdzie mówi się w Piotrkowie o satanistach, ale na dobrą sprawę nie ma dowodów ich działalności. Starałem się odnaleźć bodaj jedną ulotkę, o których jest tak głośno, i nic. Jakoś tak się składa, że ludzie takie ulotki znajdują, ale potem one gdzieś przepadają. Ludzie się boją, panie redaktorze, upiera się pan Stanisław. Był pan już pod tą wiatą? Pyta po chwili. Dziennikarz nie był, ale pyta, co tam ciekawego. Znak szatana, odpowiada pan Stanisław. Dziennikarz idzie z panem Stanisławem pod wskazaną wiatę i na jednej z ławek widzi wyryty scyzorykiem napis: zgwałcimy i porwiemy czterech następnych chłopców. Podpisane sekta, a pod tym odwrócony krzyż i podkowa. Dzisiaj odwrócony krzyż czy pentagram z trzema szóstkami nie robi prawie na nikim wrażenia. Jednak w późnych latach 80. i wczesnych 90. zeszłego stulecia większość społeczeństwa reagowała strachem. I owszem, są wśród nas do dzisiaj ludzie, którzy tematy wokół satanistyczne biorą dość poważnie, jak choćby biskup Dec czy suspensowany ksiądz Natanek. Jednak generalnie wiemy dzisiaj, że satanizm to szczenięca zabawa czy subkulturowa filozofia, z której zazwyczaj się wyrasta. Tak samo niebezpieczna jak Hello Kitty czy Harry Potter.
latach 80. jednak hasło satanizm potrafiło wywołać wśród bogobojnych mieszkańców Polski Ludowej panikę. I to do tego stopnia, że bano się wypuszczać dzieci same na dwór. Mariusz Trynkiewicz też został oskarżony o bycie satanistą. Zbrodni, o które był oskarżony, nie mógł przecież popełnić jeden człowiek. Musiała to być zorganizowana grupa, a że u Trynkiewicza w mieszkaniu znaleziono pomalowaną na czarno podkowę z napisem The Satan oraz narysowany gdzieś odwrócony krzyż, wniosek nazywał się jeden i niezaprzeczalny. Skąd jednak ten hype na satanistów w latach 80.? Cofnijmy się o 2 lata od opisywanych wydarzeń do czerwca 86. Wtedy to w wieży Bismarka na szczecińskim Zielonym Wzgórzu odbyła się pierwsza w Polsce czarna msza. Dokładna data to 26.06.86. Dostrzegają Państwo oczywisty, choć pokraczny symbolizm. Od tego dnia nad Polską władzę objąć miał szatan, przynajmniej w przekonaniu uczestników tej mszy, a miało w niej wziąć udział 3 wiernych. Liturgia pokrótce polegała na tym, że 3 satanistów obaliło kilka tanich win i jarali szlugi. Skąd o tym wiemy? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Powtarzam powielane plotki w tym temacie. Wątpię, żeby prasa zająknęła się wówczas tym tematem i śmiem podejrzewać, że takich kilkuosobowych ekip w tamtym czasie, które słuchały metalu albo hard rocka i raczyło się jebolami, mogło być w tamtych czasach co najmniej kilkanaście, a co za tym idzie, tych pierwszych czarnych mszy też więcej niż jedna. Do mainstreamu dostała się jednak inna historia z satanistami w roli głównej. Historia ta utrwaliła obraz tej popkultury na długie lata. Otóż na początku sierpnia 1986 roku odbywał się w Jarocinie coroczny festiwal rockowy, który Państwo z pewnością znacie, więc nie będę go przybliżał. Podczas koncertu zespołu Test Fobii jego wokalista połamał na scenie krzyż i rzucał jego kawałkami w publiczność, która razem z nim krzyczeć miała precz z Jezusem i niech żyje szatan. W tym najbardziej katolickim kraju z demoludów było to zjawisko oburzające, które rozeszło się szerokim echem po ciasnych mieszkaniach w blokach z płyty. Odbijało się od meblościanek bogobojnych Polaków i siało w ich sercach strach przed satanistami. Ale jakby tego było mało, po koncercie niewielka grupa uczniów z pobliskiej zawodówki zapragnęła większych emocji i nabuzowana tanimi winami ruszyła na pobliski cmentarz, aby tam kontynuować picie. Impreza tak bardzo wyrwała się spod kontroli, że dzieciaki włamali się do grobowca i wyjęły z niego trumnę. A później ponoć... Pozwólcie, że oddam głos Milcentowi, który tą sprawą się zajmował. W swoim raporcie napisał, że... W nocy z 1 na 2 sierpnia bieżącego roku 20-osobowa grupa satanistów pod przywództwem Wojciecha J. wyjęła z trumny z grobowca na cmentarzu rzymskokatolickim w Jarocinie, schwytała i zabiła psa, a następnie po wyjęciu wnętrzności odprawiła mszę w intencji szatana, używając do tego celu 3 krzyży z niczy nagrobnych oraz stuły kapłańskiej. Zaś wracając z cmentarza, młodzież umyła się podobno w miejscowej fontannie. Czy wydarzenie z psem miało miejsce, czy też było legendą, w którą obrosła ostra libacja z Jarocina? Trudno powiedzieć, ale faktem jest, że od tej pory na celownik PRL-owskich mediów oraz służb mundurowych pojawiła się grupa satanistów, których w pewnym momencie oskarżano chyba o wszystko. Aby zilustrować Państwu, o jak absurdalnym rozmiarze tej paranoi mówimy, zacytuję 2 raporty autorstwa Służby Bezpieczeństwa. Na wybrzeżu działają aktualnie 4 sekty. Różnią się one elementem żywej ofiary, którą składają w obrządku czarnej mszy. Wyróżnia się ofiary z gołębia, kota, z psa, z dziecka. Ostatni odłam jest szczególnie dobrze zakonspirowany i nie uzyskano na jego temat szerszych informacji. 2 raport brzmi jak spiskowy plan kościoła. Opieka nad punkami jest widoczna przy tzw. punktach kościelnych. Można przyjąć tezę, że Kościół chce przygotować punków do walki z satanistami. Pozostawmy to bez komentarza. Jeszcze jedno ważne wydarzenie związane z satanistami miało miejsce przed mordem
Pami Trynkiewicza. Rok przed opowiadanymi teraz wydarzeniami, w czerwcu 1987 roku, do Polski wybierał się ze swoją trzecią pielgrzymką papież Jan Paweł II. Wydawać by się mogło, że jego interwencja w kraju była niezbędna, bo krótko przed jego ucałowaniem polskiej ziemi gruchnęła w niej wieść, że sataniści uprowadzili 12-letnią dziewczynkę, a następnie złożyli ją w ofierze szatanowi. Ale to nie wszystko. Ona była pierwszą ze 150 dzieci, które sataniści chcieli ofiarować swojemu lordowi ciemności. Inny odłam satanistów postanowił zgwałcić 150 dziewczynek, a jeszcze inni sataniści pomstowali, że będą wyłapywać na ulicach dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej, a ich serca rzucą pod nogi papieża podczas mszy. Straszne i przerażające, ale równie naciągane i nieprawdopodobne. Skąd te plotki powstały, trudno powiedzieć, ale trafiły na żyzny grunt bogobojnych Polaków. Podsycał to zwłaszcza ksiądz Ignacy Dec, dzisiaj biskup, który subkulturę satanistyczną wziął niezwykle poważnie i w jednym z kazań miał mówić: słyszałeś o zbiorowych samopalach? Słyszałeś o znieważeniu cmentarzy? Słyszałeś o innych przerażających, mrożących krew w żyłach wyczynach dzisiejszych sekciarzy satanistów? Tę wendetę prowadzi zresztą po dziś dzień, ostrzegając m.in. przed takimi zespołami jak Vader. Pomimo zwycięstwa Chrystusa, szatan nadal oszuka ofiar swego kuszenia, mówi biskup Dec. Vader to satanistyczny zespół, którego bluźniercze przesłanie jest wymierzone w wierzących w Chrystusa, a także niesie zagrożenie w wymiarze duchowym. Wtórować ówczesnemu księdzu miał także prymas Józef Glemp, który w homilii wygłoszonej na Jasnej Górze wskazywał satanizm jako nowe zagrożenie dla młodego pokolenia. Nic zatem dziwnego, że wierzący Polacy, w latach 80. było to blisko 100%, dostrzegali realne zagrożenie w tej potężnej sekcie. Ale jak wyglądały fakty? Satanistami byli zwłaszcza uczniowie szkół średnich, młodzież w wieku 15-17 lat i sprowadzał się, cytując artykuł Tomasza Nowaka z Rzeczpospolitej, do picia taniego wina i wódki, a później niszczenia krzyży na grobach. Czasem zdarzało się, że nieletniemu zarekwirowano czaszki, które po podłączeniu do magnetofonu migały w rytm muzyki, albo takie, które miały być rekwizytami w czarnej mszy. Czasem zamęczono kota, psa lub kury, albo namalowano 666 na murze kościoła. Polscy sataniści byli tak samo siermiężni jak rzeczywistość, w której dorastali. Milicyjne protokoły mówią raczej o zagubionych nastolatkach, którzy w narkach lub alkoholu szukali ucieczki, niż o zorganizowanej sekcie. Nikogo jednak nie interesują fakty, kiedy dzieje się zbiorowa histeria. Dlatego też, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki o tym, że Trynkiewicz mógł mieć coś wspólnego z satanistami, w masowej wyobraźni stał się członkiem niebezpiecznej sekty. Ale zanim to, cofnijmy się jeszcze o kilka dni, aby przyjrzeć się temu, co robił Trynkiewicz pod koniec lipca 1988 roku. Wola Kamocka to maleńka wieś oddalona od Piotrkowa Trybunalskiego jakieś 10 km w linii prostej w kierunku północno-zachodnim. Tutaj urodził się i mieszkał 12-letni Artur, który 29 lipca 1988 roku wybrał się wraz z ojcem do ciotki Marysi mieszkającej w Piotrkowie, u której miał spędzić kilka dni wakacji. Arturowi zależało oczywiście bardziej na spotkaniu z kuzynem, 11-letnim Tomkiem, niż z ciotką. Chłopcy znali się od najmłodszych lat, spędzali święta w domu dziadków, a w każde wakacje siedzieli trochę u jednego, trochę u drugiego. Przyznać jednak trzeba, że w Piotrkowie atrakcji było nieporównywalnie więcej niż na wsi u Artura. Była tu niejedna budka z lodami, było kino, w którym w niedzielne poranki puszczano filmy anonimowane, było wreszcie jezioro Bugaj, w którym od rana pluskała się młodzież z Piotrkowa i okolic. Tutaj też, jak wiemy, ostatnie chwile spędzał 4 lipca Wojtek, skąd zabrać miał go Trynkiewicz, i tutaj mieli się zaraz wybrać Tomek z Arturem oraz z kolegą Tomka, Krzyśkiem.
12-letni Krzysiek mieszkał na tej samej ulicy co Tomek. Chłopcy pojawili się u niego przed południem, aby zabrać go nad jezioro. Tato, mogę wyjść z Tomkiem nad Bugaj? Zapytał swojego ojca, pana Stanisława, który walczył o sprawiedliwość dla syna do ostatnich swoich dni w 2017 roku. Być może miał wyrzuty sumienia, że pozwolił tamtego dnia synowi wyjść, ale z drugiej strony miał go całe życie trzymać pod kluczem. Nie da się chyba inaczej uchronić naszych dzieci przed kimś takim jak Trynkiewicz, jak wbijać im do głowy, że za żadne skarby, pod żadnym pozorem, nigdy nie mogą ufać nieznajomym. Jakkolwiek sympatyczni by byli, na jakimkolwiek motorze by nie jeździli i jakiejkolwiek wiatrówki w domu by nie mieli. Chłopcy beztrosko wyszli z domu Krzysia i ruszyli w kierunku najbliższego przystanku autobusowego, skąd siódemką mieli dostać się nad jezioro. Zatrzymali się na przystanku na żądanie. Kierowca autobusu zapamiętał Krzysia, który do niego podszedł i poprosił, aby zatrzymać autobus. Było wtedy około 12:30. Kierowca zapamiętał Krzysia, bo ten mu się chwalił, że siedział kiedyś za kierownicą autobusu i też potrafi otwierać drzwi. Pozostałych chłopców nie potrafił rozpoznać, ale pamiętał, że było ich dwóch i byli w podobnym do Krzysia wieku. Chłopcy poszli nad jezioro i wskoczyli do orzeźwiającej wody. O 14:00 na pewno jeszcze pływali i bawili się w wodzie, potwierdzają to świadkowie. Chłopcy nie widzieli jednak, że z pewnej odległości przygląda im się niepozorny drapieżnik. Przy barierce postawił swój motocykl, a sam usiadł na nasypie i patrzył na mokre, lśniące w słońcu chłopięce ciała. Jak już wiemy, drapieżnik lubił patrzeć na ciała. Twierdził, że to go uspokaja, że rozładowuje jego emocje. I może rzeczywiście taka była prawda. Siedział w jakiejś odległości od jeziora, nie chcąc być może kusić losu, a może nie chcąc rzucać się za bardzo w oczy. Siedział i marzył, patrząc na dokazującą radośnie młodzież. W pewnym momencie chłopcy, wracający zapewne do domu, podeszli do motocykla i zaczęli go z ciekawością oglądać. Zwłaszcza Krzysiek był znawcą, bo w nagrodę za świadectwo z czerwonym paskiem otrzymał nowiusieńkiego Rometa od rodziców. Ile wyciąga? Zapytał Mariusza. Mariusz się podniósł i oblizał wargi. Przecież on tego nie chciał, mówił sobie w myślach. Oni sami podeszli, sami go zagadali. To oni pchają się w moje ramiona, lgną do mnie. I z uśmiechem, trochę od niechcenia, podchodząc do motoru, odpowiedział, że setkę wyciągnie. Ale dokładnie to nie wiem, dodał. Przyglądał się chłopcom bez koszulek, z zarzuconymi ręcznikami przez ramię i z każdą chwilą coraz bardziej pragnął ich sobie zatrzymać, żeby z nimi porozmawiać, żeby im się przyglądać. Żeby po prostu z nimi być. Hodujecie rybki? Zapytał, bo przed kilkoma minutami widział, jak rozmawiają z jakimś wędkarzem. Ja mam w domu rybki, powiedział Artur. Ja też hoduję rybki, ucieszył się Mariusz. Mam aż 3 akwaria. Czym karmisz swoje? Przeważnie rozwielitkami, odparł Artur, który wyraźnie znał się na rzeczy. Bardzo dobrze, pochwalił go Mariusz. Tylko należy je dokładnie wysuszyć, wtedy mogą dłużej leżeć. Jeśli chcecie, mogę wam pokazać swoją hodowlę. Chłopcy nie byli jednak chyba zainteresowani. Krzysiek spojrzał na zegarek i powiedział, że muszą już wracać. Może innym razem, dodał. Daj im odejść, odezwał się głos w głowie Mariusza. Przecież jak pójdą z tobą, nie będziesz chciał ich puścić, a nie możesz ich przecież trzymać u siebie. Skończy się jak z tym małym, co to zaczął krzyczeć. Ale jakiś inny głos zaczął się buntować. Przecież nie było żadnego małego. To był tylko zły sen. Tam to nie wydarzyło się naprawdę. Więc po co wysłałeś anonimy do jego biednej matki? Dopytywał się rozsądek, ale chyba było już za późno, bo ten Mariusz, do którego Mariusz nie chciał się przyznawać, warknął tylko na rozsądek, że nie było żadnych listów, do nikogo niczego nie wysyłałeś. Jestem nauczycielem, powiedział nagle do chłopców. Nie musicie się niczego obawiać. My się nie boimy, żachnął się Krzysio. Ćwiczył karate i czuł się z tym bardzo pewnie. Ale ojciec kazał wracać do domu. Jak ich teraz puścisz, już nigdy ich nie zobaczysz, usłyszał Mariusz w głowie, a tego nie chciał. Z każdą sekundą rosło w nim pragnienie, aby przebywać jeszcze trochę z chłopcami, jeszcze tylko chwilkę. Jeśli
pójdziecie do mnie, to coś wam dam, powiedział tajemniczo, a kiedy zaczęli się dopytywać, co, odparł, że to niespodzianka. Ale zdradzę wam, że jestem instruktorem Ligi Ochrony Kraju i prowadzę sekcję strzelecką. Chłopcom zaświeciły się oczy. Chyba nic nie wpływa tak entuzjastycznie na młodego chłopca, jak możliwość potrzymania w dłoni śmiercionośnego narzędzia. Dałby pan nam postrzelać? Mariusz nie odpowiedział, ale zrobił minę, która sugerowałaby, że czemu nie. Fajnie byłoby postrzelać, powiedział rozmarzony Tomek. A zabrałby pan nas na strzelnicę? Dopytał Artur. No w sumie, czemu by nie, powiedział Mariusz z błyskiem w oku. Krzysio raz jeszcze spojrzał na zegarek. Nowy, elektroniczny, z kalkulatorem. Było w 14:30. Obiad miał być na 15:00. Nic się przecież nie stanie, jeśli pół godziny się spóźnią. Spojrzał pytająco na chłopaków, ale oni podzielali jego zdanie i kiwnęli głowami. No dobra, powiedział Artur. Na pół godzinki możemy z panem pójść. Świetnie, odparł uradowany Mariusz. Czuł, że serce podskakuje mu z radości. To szczęście zagłuszało skutecznie coraz cichszy głos rozsądku, który próbował go od tego odwieść. Podał chłopakom adres i wyjaśnił, jak najszybciej tam dojść. Tą ścieżką do stadionu Polonii, potem skręcicie w kierunku transformatora i już prosto do osiedla. Przecież wiemy, gdzie to, powiedział Tomek nonszelancko. No dobra, powiedział Mariusz z uśmiechem, to tam będę na was czekać, ja pojadę motorem. Chłopaki ruszyli w kierunku stadionu, a Mariusz chwilę się im jeszcze przyglądał. Pokażę im rybki, posłuchamy muzyki, porozmawiamy, myślał sobie. Będzie u mnie dobrze, a wieczorem pozwolę im wrócić do domu. Spodoba im się u mnie na tyle, że będą chcieli wrócić. Nie będę musiał ich krzywdzić. Z tą nadzieją, a nawet postanowieniem, wsiadł radości na swoją jawę i pojechał do domu. Zaparkował motocykl i wszedł do mieszkania, oczekując chłopców. Po chwili rozległ się dzwonek domofonu. Mariusz podbiegł do aparatu i otworzył drzwi. Chłopcy weszli podekscytowani, nie mogąc się doczekać, że postrzelają z wiatrówki. Z grzeczności jednak pozwolili Mariuszowi pokazać im papuszki, które trzymał w kuchni i które nie potrafiły imitować ludzkiego głosu. Potem pokazał im swoje akwaria, ale tylko Artur był nimi zainteresowany, choć przyznać trzeba, że nie jakoś specjalnie. On także czekał na strzelbę. Mariusz pochwalił się im później swoimi klaserami ze znaczkami i choć dzisiaj brzmi to ekstremalnie nudno, to w latach 80. młodzież podobno się znaczkami fascynowała. Chłopaki zresztą też zbierali znaczki i z niejakim zainteresowaniem przyjrzeli się kolekcji Mariusza. Zrobię wam herbaty, zaproponował nagle. Nie, dziękujemy, odparli chłopcy chórem, ale Mariusz jakby tego nie słyszał, ruszył do kuchni. Wypijecie herbatę, powiedział po drodze, i zjecie ciastka, nic innego niestety nie mam. Ale my naprawdę dziękujemy, powiedział jeden z chłopców. Mariusz nie pamiętał już imienia, chłopiec to chłopiec. Musimy wrócić na obiad, dodał drugi. Pan wie, jak mama się denerwuje, jak się nie zje obiadu. A może chcielibyście posłuchać muzyki? Zapytał Mariusz, ignorując zupełnie to, co mówią chłopcy. Mam całą kolekcję płyt muzyki współczesnej. Ale my naprawdę musimy wracać. A w ogóle, zobaczcie to, sam malowałem te układki. Oryginalne, które daje Pronit i polskie nagrania są nudne, nie uważacie? Są jakieś takie bezbarwne, mdłe. Nie da się na nich patrzeć, nie sądzicie? Pokaże pan nam wiatrówkę? Zapytał chłopiec. Mieliśmy przecież strzelać. Zdążymy, odpowiedział Mariusz. Mamy czas. No właśnie nie mamy czasu, musimy wracać. Może we herbatę wam zrobię, co? Mogę was też poczęstować ciastkami, ale niczego więcej niestety nie mam. Chłopcy spojrzeli po sobie. Każdy z nich miał Pietra. Ten facet nie jest normalny, pomyśleli. Kiedy siedziałem na fotelu, bo nie, po prostu jakbym stał i chwycił za nóż, było po prostu... Znaczy chłopcy by po prostu w jakiś sposób zareagowali, to musiało być po prostu w jakiś sposób, że ja wstając po prostu wziąłem ten nóż, on był w futerale, który po prostu nie miał żadnego zabezpieczenia czy zapięcia. Czyli musiałem jedną po prostu ręką trzymać za futerał, drugą za rękojeść. Po prostu zrzuciłem rękojeść, nie pamiętam gdzie, znaczy futerał, nie pamiętam gdzie go później znalazłem, najprawdopodobniej na podłogę rzuciłem, po prostu na biurko bym przeszkadzałoby. I w następnym czyniąc następny krok, po prostu znalazłem się na wprost chłopców.
z tym, że po prostu może bliżej, po prostu, no i zacząłem po prostu zadawać po prostu uderzenie. Proszę, Zadynarzu, czy pamiętasz, w jakiej okolicy ciała te ciosy padały? Nie pamiętam, pierwsze, no i nie pamiętam, padło od góry, ale trudno mi powiedzieć po prostu, w które ciało. Pokaż, tak jakbyś nie pamiętał, a w przybliżeniu, prawda, gdzie te ciosy zadawałeś? Nie wiem, po prostu. Czy właśnie przytrzymywałeś? Nie, w tym momencie jeszcze nie jestem, że po prostu na jakim tak się po prostu pamiętam po prostu ten moment, kiedy zadałem to uderzenie od góry po prostu jak gdyby przyjechał. W środku chłopcu? Nie, tego nie mogę powiedzieć. Tego nie potrafię powiedzieć. Czyli tych ciosów zadałeś wiele? Sądzę, że tak. Czy wszystkie były, czy któryś z tych ciosów był mierzony, czy po prostu tak na oślep? To były na oślep cios, nie były mierzone. Mówiłem ci. Usłyszał Mariusz swój głos rozsądku. Mówiłem, żebyś chłopaków puścił, bo będą z tego same kłopoty. Mariusz stał nad trzema chłopcami, z których uleciało życie wraz z Juchą, która płynęła szkarłatnie po posadzce w kuchni. Z jego drżącej dłoni wypadł majcher, który z głuchym łoskotem uderzył o ziemię. Poczuł mdłości. Złapał się za brzuch i szybko pobiegł do toalety, ledwo co zdążył podnieść deskę i zwymiotował. Po chwili całe jego ciało zadrżało, wstrząśnięte spazmatycznym szlochem, który wydobył się z jego wnętrza. Klęczał nad sedesem i płakał rzewnymi łzami. Dlaczego? Wołał głos jego duszy. Dlaczego znowu do tego doszło? Przecież tak bardzo siebie pilnował. Tak bardzo chciał, aby chłopcom nic się nie stało. Dlaczego nie chcieli herbaty? Czemu nie wypili tej głupiej herbaty? Czarna rozpacz rozlała się po duszy Mariusza. Nienawidził siebie za to, co właśnie zrobił. Złorzeczył sobie i płakał. Znowu naszły go myśli o skończeniu ze sobą. Po co ktoś taki jak on ma chodzić po tej ziemi? Taka pluskwa jak on nie zasługuje na życie. Miejsce takiego potwora jest na sznurze albo co najmniej w ciemnym lochu gdzieś pod ziemią. Przesiedział tak godzinę lub dwie, obejmując sedes jak swojego najbliższego przyjaciela. W pewnym momencie spojrzał na zegarek. Zbliżała się piąta. Obiad u mamy, przypomniał sobie. Szybko się obmył i przebrał i wyszedł do rodziców, którzy mieszkali w sąsiednim bloku. Co tam, Mariuszku? Zapytała mama, całując synka w oba policzki. Co dzisiaj porabiałeś? Od kiedy wyszedł z aresztu, codziennie wpadał do rodziców na obiad. Kiedy jego mama wracała z pracy, gotowała jakieś pyszne dania. Codziennie co innego. I punkt 17 pojawiał się na wieczerzy. Dzięki temu nie musiał sobie gotować i jego menu ograniczało się do gotowanych parówek i jajecznicy. Stara bieda, odparł Mariusz. Nic ciekawego. Ach, rano byłem u ciotki Genowefy. O, i co u niej słychać? Zapytała babcia, która teraz mieszkała u rodziców Mariusza, bo swoje mieszkanie oddała jemu. Dobrze, pozdrawiam was, odparł Mariusz. Długo u niej byłeś? Zapytała mama. A ja wiem, tak do południa, potem pojechałem nad Bugaj, ale nic ciekawego. A co z twoim więzieniem? Zapytał ojciec bez ogródek. Za 3 dni wracasz za kratki? Mariusz zadrżał na myśl o tym, że musi wrócić do więzienia, ale była nadzieja, że powrót ten odwlecze się jeszcze trochę w czasie. Pan adwokat złożył dzisiaj wniosek o przedłużenie przerwy w karze, powiedział. Mówi, że jest duża szansa, bo mój stan psychiczny się w areszcie pogorszył i leczenie powinienem odbywać na wolności. Zresztą mama jest chora i matki to w to nie mieszaj, żachnął się ojciec. Mariusz usiadł przy stole i po chwili mama przyniosła mu talerz ze schabowym i młodymi ziemniaczkami posypanymi pietruszką, a do tego mizerię z ogórków i śmietany. Cydek, weź ty umyj ręce, powiedział ojciec, spoglądając z niesmakiem na dłonie Mariusza. Ale masz brud pod paznokciami, w ziemi grzebałeś czy co? Mariusz spojrzał na swoje paznokcie, pod którymi czerniała zaschnięta jucha chłopców. Zacisnął dłonie w pięści i pobiegł do łazienki. Szarował je dość długo, drapiąc mydło, aby pozbyć się tego brudu, a zarazem dowodu, że zrobił coś złego. Spojrzał w lustro i ujrzał w nim swoje sumienie. Mariuszu, ty to zrobiłeś, powiedziało do niego. Zabiłeś tych chłopców. To nieprawda, powiedział Mariusz i zamknął oczy. To nieprawda. Byłem tylko u ciotki, nikogo nie spotkałem, nikogo nie zabiłem.
Weź sobie kotlecika na jutro, powiedziała mama Mariusza. Zjesz sobie na śniadanie, przecież tak lubisz kotleciki. Mariusz się zgodził i wziął ze sobą dwa kotlety zapakowane w gazetę. Najedzony i zadowolony wracał do domu. Miło było pogawędzić sobie z rodzicami i z babcią. Obejrzeli Teleekspres, potem jakiś film dokumentalny produkcji węgierskiej o coś o niszczeniu przyrody. Wreszcie Mariusz powiedział, że musi już iść, bo kolega ma do niego wpaść wieczorkiem. W drodze do domu uświadomił sobie, że przecież rzeczony kolega jest na urlopie i wyjechał nad morze. A kiedy otworzył drzwi do swojego mieszkania i spojrzał do środka, uświadomił sobie, że to jednak się wydarzyło, że miało miejsce. Znowu poczuł, jak drżą mu ręce i ściska się żołądek. Ominął łukiem trzy ciałka w zastygłej cieczy i podszedł do apteczki, z której wyciągnął leki na uspokojenie. A potem usiadł w fotelu. Przyglądał się jak zahipnotyzowany tym niemym i zastygłym chłopcom, którzy kilka godzin temu byli tak żywotni i dawali mu tak wiele radości. W tym stanie otępienia przesiedział wiele godzin. Nie potrafił powiedzieć, czy cały czas czuwał, czy też zdarzyło mu się przysnąć. Robiło się coraz ciemniej i chłopcy zamieniali się powoli w nieruchomą bryłę. Z każdą kolejną godziną przestawali być chłopcami i stawali się czymś nierealnym, nieuchwytnym. Stawali się czymś, czego nigdy nie było. Musisz się tego pozbyć. Usłyszał nagle w swojej głowie i ocknął się z letargu, ale wiedział przecież, że nie zapakuje trzech chłopców na swój motor. Przesłuchanie Mariusza Trynkiewicza, wrzesień 1988. Przez moją świadomość przechodził fakt, że dokonałem czegoś z tymi chłopcami. Powróciłem do domu. Po wejściu do mieszkania zorientowałem się, nawet dosłownie mówiąc, doszło do mojej świadomości, że ja tu kogoś zamordowałem. Przez pewien czas siedziałem w tym fotelu i byłem, jakbym to określił, w stanie szoku. Ile to mogło trwać, ile tak siedziałem, tego nie wiem. Ocknąłem się, to już było ciemno. Po przybyciu do domu zażyłem dwie tabletki Relanium oraz jedną kapsułkę Sine Qua Non. Zwłoki opakowałem w prześcieradło, poszwę jakieś części wyjęte z tej walizki. Robiłem to celem, aby nie przypominało to kształtu ciała ludzkiego. Zwłoki zaniosłem pojedynczo do piwnicy. Kiedy zniósł już ostatniego i wrócił do mieszkania, już świtało. Wycieńczony padł na swój fotel. Kto by pomyślał, że taki 12-letni szkrab może tyle ważyć, myślał. Jego zmęczony wzrok padł na kuchnię, w której doszło do tragedii i dostrzegł wtedy szmaragdowe kałuże na posadzce i rozbryzgane plamy na ściennych kafelkach, na lodówce i meblach, ale także na drzwiach. Mimo potwornego zmęczenia podniósł się z fotela, nalał do miski płyn i wodę i zaczął szorować wszystkie plamy. Było wczesne przedpołudnie, kiedy wreszcie rzucił się na łóżko i zapadł w głęboki sen. Sen ten nie był spokojny. Widział w nim trzech chłopców, którzy udawali grzecznych, a przecież ostatecznie tak brzydko się wobec niego zachowali. We śnie jednak nie doprowadzili go do ostateczności. We śnie był dla nich cierpliwy i wyrozumiały. Kiedy jednak się obudził, uświadomił sobie z żalem, że w rzeczywistości nie był ani cierpliwy, ani wyrozumiały. Następnego dnia, w niedzielę 31 lipca, około godziny 13, pojechał do swoich rodziców do Włodzimierzowa, którzy spędzali weekend w ich domku letniskowym. Był spokojny, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Jego mama pamięta, że wspominał o swoim adwokacie i o tym, że szanse na przedłużenie przerwy w odbywaniu kary są coraz większe. Być może nie będzie musiał wracać do więzienia za dwa dni. Być może jeszcze mu to przedłużą. 2 sierpnia ma stawić się w sądzie garnizonowym w Łodzi i wtedy zapadnie decyzja, co dalej. We wtorek 2 sierpnia Mariusz pojechał do Łodzi. Wcześniej jego mama sprawdziła mu rozkład jazdy, aby syn przypadkiem się nie spóźnił. Mariusz poszedł do sądu i dowiedział się tam, że postanowienie o przedłużeniu przerwy w odbywaniu kary otrzyma pocztą. Czyli wciąż jestem wolny, pomyślał. Nikt go nie zatrzymywał i wrócił do domu. Po drodze odwiedził swoją mamę w pracy, aby pochwalić się, że wciąż jest na wolności. Kiedy wreszcie pojawił się w swoim mieszkaniu, przypomniał sobie o trupie w szafie, który znajduje się w piwnicy i jest całą trójcą. Ogarnęło go przeczucie, że nie był to zły sen i rzeczywiście w piwnicy coś gnije. Zszedł więc, aby to sprawdzić, i okazało się, że ma rację. Poczuł też nieprzyjemny odór zgniłego mięsa.
Może niezbyt intensywny, ale wystarczająco wyraźny, aby uświadomić sobie, że jeśli czegoś z tym nie zrobi, sprawa zacznie poważnie śmierdzieć. Zaczął od dezynfekcji piwnicy lizolem. Ten dziś mało znany preparat był stosowany m.in. w latach 40. w niemieckich obozach zagłady do dezynfekcji więźniów. Odór był jednak coraz silniejszy i Mariusz uświadomił sobie, że maskowanie go chemikaliami skazane jest na porażkę. W związku z tym nazajutrz, w noc z 3 na 4 sierpnia, postanowił wywieźć chłopaków, jak to zrobił z Wojtkiem. Wiadomo, że motorem nie da rady, więc pod osłoną nocy, mimo braku prawa jazdy, wyprowadził Wartburga, swojego ojca, z garażu. Zaparkował go kilkadziesiąt metrów od bloku, aby jego widok pod klatką nie wzbudził podejrzeń sąsiadów, a następnie jeden po drugim wynosił chłopców zawiniętym w wojskową pałatkę do samochodu. Po jakiejś godzinie, kiedy wszyscy chłopcy leżeli w aucie, mimo zmęczenia Mariusz usiadł za kierownicą i ruszył w kierunku lasu, mniej więcej w to samo miejsce, gdzie wybrał się na wycieczkę z Wojtkiem. Tym razem jednak zabrał ze sobą butelkę z benzyną, aby pozbyć się wszelkich możliwych dowodów. Chłopców wyciągał z auta i rzucał jednego na drugim, bez żadnego planu kompozycji. Jak jednak już wiemy, wraz z legendą o satanistach pojawiły się także legendy o ułożeniu ciał. Jedni twierdzili, że chłopcy tworzyli krzyż, a inni, że trójkąt. Doszukiwali się w tym ułożeniu jakiejś symboliki, czegoś piekielnego, choć najpewniej chłopcy byli po prostu porzuceni bez ładu i składu. Ze względu na książkę Eugeniusza Iwanickiego przypisuje się Trynkiewiczowi jeszcze jedną symbolikę. Autor twierdzi, że Mariusz oblał benzyną i podpalił wspomniany stos nie ze względów pragmatycznych, ale ideologicznych. Ogień ma moc oczyszczającą, miał twierdzić Trynkiewicz. Jest czymś, co zawsze niszczy materię, nawet materię pamięci. Przez ogień można wymazać ze swojej świadomości czyn, którego się dopuściło. Osobiście śmiem wątpić, aby taka ezoteryka była bliska Mariuszowi. Chciał po prostu spalić dowody, które mogły przyczynić się do jego zamknięcia na długie lata w więzieniu, a nawet, bo to przecież rok 88, zawiśnięcia na stryczku. Choć poza tym, trzeba przyznać, miało to pomóc Mariuszowi zapomnieć o tym wydarzeniu. Podobnie jak to było z Wojtkiem czy chłopcami wcześniej, nie było tego. To był po prostu zły sen. Więc kiedy tylko płomienie strzeliły w górę i zaczęły trawić niechcianą rzeczywistość, Mariusz wsiadł z powrotem do auta i pojechał do domu. Nazajutrz, kiedy się wyspał i przekonał samego siebie, że to wszystko mu się tylko śniło, pojechał do rodziców, do Włodzimierzowa, aby odpocząć i zregenerować nadwątlone siły. Proszę Państwa, śmiem twierdzić, że nie będziecie ukontentowani, jeśli powiem, że w tym miejscu musimy przerwać tę historię. Proszę o wybaczenie, lecz i tak to wszystko rozciągnęło się nieco w czasie. Obiecuję jednak, że następna część będzie już ostatnią i w niej zamknę historię Mariusza Trynkiewicza i dorzucę klamrę z ostatnich miesięcy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie do końca i jak zwykle tych wszystkich, którym podoba się ten podcast, proszę o łapkę w górę lub o jakiś komentarz, gdyż tego typu interakcja sprawia, że materiał ten trafi do większej grupy odbiorców. No i oczywiście, jeśli pan czy pani nie subskrybuje, to też do tego zachęcam, bo dzięki temu nie ominą Państwa kolejne odcinki. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pa!